Witamy widzów telewizorni. Jesteśmy cały czas w progresji. Koncert Rocka i Troll. Wspaniali wykonawcy polskie piosenki dzisiaj na scenie. Z jedną z gwiazd dzisiejszego wieczoru jest Ania Ortodoks. Cześć, Aniu. Hello, hello. Powiedziałeś o autobiografii, wykonałeś ten utwór, że to utwór tego dzieciństwa. Przecież to szlagier. Powiedz coś o tym. No, byłam może nie dzieciństwa, no małolatą byłam, nastolatką. Dokładnie w takim byłam wieku, że te wielkie hity tych czasów trafiały do mojego wnętrza tak na maksa i wbijały się w duszę i zostawały. No i naprawdę jest to dla mnie coś niesamowitego, że ja to zaśpiewałam. Na poprzedniej edycji Rock and Roll, tej z zagranicznymi numerami, też śpiewałam znakomite kawałki, słuchaj, też takie dla mnie ważne z tamtych czasów. Duran Duran, Save a Prayer i Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Słuchaj, fajne są takie imprezy, mam okazję pośpiewać numery, które uwielbiam, a których tak normalnie no bym nie śpiewała. No. Budka Suflera też była przecież śpiewana. Powiedz mi, jak to? Budka Suflera, Perfekt, co tam jeszcze było wtedy? Republika. Ja byłam akurat republikanką. A ja Lady Punk właśnie. No. A ty Lady Punk, tak. No, a ja nie, ja republikanką na maksa. I ach, słuchaj, teraz w grudniu była impreza pamięci Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu. I ja tam śpiewałam. I słuchaj, co ja śpiewałam. Moja krew, biała flaga. To trudne kawałki. Kombinat. Znaczy wiesz, dla mnie one nie są trudne, ale to nie o to chodzi, czy trudne, czy nie, tylko to takie kulty. Tak, Grześka kawałki. I w ogóle problem to jest taki, jak śpiewałam na przykład dzisiaj autobiografię, to tak cały czas myślałam, no ale głosu nie mam takiego jak Markowski. No. I to nie jest takie jak Markowski śpiewał. No trudno, żebym miała głos taki jak Markowski. W zasadzie może nawet i się z tego cieszę. To chodzi o tonację, prawda? Mniej więcej. Nie no, barwę głosu, po prostu inny instrument mam. Ale tak śpiewałam tę autobiografię i sobie myślałam, no to nie wychodzi tak jak Markowski. Ale nie, bardzo mi fajnie wyszło i super. I autobiografię to w ogóle całą znałam na pamięć. A z tą... tym jest taki samotny dom, to miałam problem z nauczeniem się jej na pamięć, ale dobra, nie, poszło, super. Taka byłam obdenerwowana przed wejściem na scenę, że ale potem już spoko. Super, jeszcze coś zaśpiewałaś dzisiaj, czy nie? Czy już jeszcze śpiewałam trzeci klasyk rocka, Czas komety zespołu Kloster Kelle. O, proszę. Akurat numer, który bardzo dobrze znam. No tak, tutaj nie było problemu żadnych. Super. Za to Jasiek grał go po raz drugi w życiu, bo po raz pierwszy w życiu zagrał go na próbie dźwięku, a drugi raz zagrał go na scenie. No ale super poszło. No cieszę się, że wystąpiliśmy. Powiedz mi, co w obozie chciałem powiedzieć, co w zespole Kloster Kelle? Jubileusz Blue, tak? Cały czas świętujecie. W zeszłym roku było 30-lecie Blue, w tym roku jest niby 30-lecie płyty Violet. Czy Violet, jak tam kto chce mówić, ale jakoś coś nas tak powstrzymuje przed zagraniem trasy z tym Violetem, no bo przecież nie możemy w kółko grać tras jakichś jubileuszowych, bo tak szczerze mówiąc tyle mamy płyt, że każdego roku jakiś tam jubileusz się znajdzie. Tylko, że my chcemy też grać normalne koncerty, no. Więc nie zrobiliśmy w tym roku trasy Blue. Robimy teraz nowe kawałki. Mam nadzieję, że na jesieni taka trasa będzie z nowymi numerami. Na jesieni, a na wiosnę wyruszacie gdzieś jakąś trasę? Właśnie nie. Teraz jeszcze mamy w przyszłym tygodniu, jeszcze przyszłym, dwa weekendy, dobitki trasy Blue, bo tam się ludzie z północno-zachodniej Polski awanturowali, że ich ominęliśmy jesienią. No to gramy jeszcze suplement do trasy Blue, a potem kilka normalnych koncertów, ale nie ma żadnej trasy i w ogóle nie będzie dużo tych koncertów.
Latem zagramy jubileusz 35-lecia zespołu Kloster Keller w Jarocinie. Jarocin. Tak. Proszę, stare czasy wrócą. Fajnie. Jesteśmy dzisiaj na walentynki po polsku. Powiedz mi, jak czy byłaś nastolatką, to byłaś kochliwa, zakochywałaś się często? Ja byłam, jak byłam kilkulatką. Od kiedy pamiętam pierwszego mojego narzeczonego, to pamiętam ze średniaków w przedszkolu. Kuba miał na imię. Kochałam się w nim, ale kochało się nas więcej w nim. Był przystojnym, bardzo przystojnym brunetem. No i jak mówiłyśmy mu, że go kochamy, bo tak w przedszkolu to tak jest, nie? To on każdej z nas obiecywał, że się z nią ożeni. I jakoś tak sobie egzystowaliśmy w tym, prawda, tutaj w tej grupie, łączonej miłością do Kuby. Tylko jedna nasza koleżanka Beatka nie kochała się w Kubie, a kochała się w Grzesiu. I tak się na nią dziwnie patrzyłyśmy, jak to się nie kocha w Kubie. No i to tak wyglądało. A potem byłam wiecznie w kimś zakochana. Ja strasznie sercowa byłam zawsze. Fajnie, tak. Tylko niestety równie łatwo jak się zakochiwałam, to się odkochiwałam też. I tutaj problem tkwił niestety. Dzisiaj śpiewasz obce kawałki, ale wiesz co, przypomniała mi się historia Zbyszka Biniaka, naszego zresztą ziomala z telewizorni, zespołu Funky Tank. Była taka sytuacja, że on nie mógł wystąpić, nie mógł zaśpiewać i ty wystąpiłaś za niego. To takie jaja były, że słuchaj, dzięki, to było gdzieś jakoś chyba przed jesienią. Tak, jakoś tak. Tak. 22 roku. Tak, tego roku. Ja miałam śpiewać jeden kawałek z nimi razem. No tak po prostu Zbyszek mnie poprosił, a jest moim przyjacielem. Dobra, fajnie. No i on potem do mnie dzwoni, tam 3 dni przed tym koncertem, i mówi: słuchaj, Anka, wiesz, ja tutaj jestem na to ucho czy na oko w szpitalu, wiesz, no i mam pewien problem. A co? No bo nie wypuszczą mnie niestety przed tym koncertem. Ja mówię: dobra, słuchaj, nie ma sprawy, bo to w końcu nie pierwszy koncert odwołany w moim życiu, dobra, luz. On mówi: no ale nie, no właśnie widzisz, ten koncert nie jest odwołany. Ja mówię: no ale to co i kto go zaśpiewa? A Zbyszek mówi: no ty. Ja mówię: no chyba cię, kurczę, człowieku, no. Anka, no dasz radę. Tam jest oddział zamkniętego, zrobicie sporo numerów. Jakieś tam parę Kloster Kellera oni się nauczą. Dasz radę. I Funky Tanka się dwóch nauczysz. Ja mówię: no ale Zbyszek, no weź, no przecież to za 3 dni jest, no ja mam oddział zamknięty, śpiewać oddział zamknięty na koncercie. No wariat, no. Mówię: ale ja ci już umówiłem próbę, jutro masz próbę z moimi chłopakami, dacie sobie radę. No i zaśpiewałam. I to był tak zajebisty koncert, bo zaczęło się od takiego utworu. Przed nami taka kapela małolatów, takich 15-latków grała. Potem zaczynał koncert Funky Tanka. Jeden z tych małolatów, który jest synem basisty z Funky Tanka, zaśpiewał z Funky Tankiem ten kawałek. A potem weszłam ja i zaczęły się oddziały zamkniętego utwory i wiesz, śpiewałam: Gandzia, o Andzia, nie, tu, przepraszam, Andzia, na, albo tak, przyszła do mnie, nie wiem skąd, zawróciła w głowie tak dokładnie. Aha, to jest właśnie Andzia. Oddział już zamknięty jest, tararara, tira, tarada. Albo, a no w ogóle najlepsza byłam ja, śpiewająca: zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt, niech sąsiedzi walą do drzwi. No. Jak chłopaki ode mnie z kapeli się dowiedzieli, co się kroi, mówią: no to nie, my przyjeżdżamy, to musimy to zobaczyć. No i przyjechali wcześniej i tam
No już zawczasu, jak Rolo, nasz klawiszowiec, powiedział, to oni mówią, ty Rolo, to może weź, bo my nie mamy klawiszy w Funky Tanku. Dobrze zrobią te numery Klostera. Tam Scarlett, Władza, jakieś cztery numery. Graliśmy, to fajnie jak zagrasz na klawiszach. A Rolo, dobra, no to wezmę klawisz, zagram. Później w czasie prób dźwięku nagle wyszło, że Klostery zagra Adam. Mm-hmm. Perkusista Klostera. Mm-hmm. Był tam też Krzysiek Najman przyszedł i w efekcie na koncercie też wszedł na scenę, mm-hmm. na ostatni numer. No i tak, zaczęło się od dziecięcego, takiego małolackiego zespołu, potem od fajnych, wesołych piosenek, potem był numer Funky Tank, ten taki, gdzie jest mój kot, taki tam parodia gotyku, taki. Później ja zaśpiewałam Ojo łozy, czerwona kałyna, pochyliła się, nie? A potem zaczęły Kloster Kellery i od jakiejś tam Władza Scarlett i zakończyliśmy ten koncert, który się tak ładnie zaczął. Zegar mi światła purpurowy, bo... I cały Kloster Keller to grał i tylko gitarzysta z Funky Tanka zna. No i ja powiedziałam, dziękujemy Państwu bardzo, zespół Funky Tank z gościnnym udziałem tutaj gitarzysty Funky Tank, prawda? No i tak odjechany koncert, ludzie się bawili, bo tam ja im mówiłam, że no wiecie, no nagła akcja, ale damy radę razem jakoś, pewnie, że damy. Pomagali mi, tańczyli. No, jeden z takich najbardziej wesołych koncertów Odjechanych, ale to była taka sytuacja pierwsza, nie miałaś takich zastępstw nagłych wcześniej, że ktoś ci poprosił o zastąpienie przy mikrofonie? No nie wiem, zdarzały mi się jakieś tam rozmaite tam, ale to takie, no nie, żebym cały koncert zaśpiewała, tak jak... no to trzeba być Zbyszkiem, żeby wpaść na taki pomysł. No i mną, żeby się na to zgodzić, ale to super. Poradziłaś sobie na to jedno. Właśnie, musimy tam z Klosterem zagrać. No właśnie, no tak. No właśnie, tam się dogadywaliśmy, tylko jak zwykle gdzieś to. Tak, graj się. Różnych wzór i poznałem, co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał, zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata szkło, jakże się chciało żyć. Dzięki za udział w koncercie, dzięki za wywiad. Spotkamy się jeszcze pewnie nie raz na koncercie Kloster Keller. Odwiedzajcie na Facebooku Klosterów, na YouTubie i szukajcie informacji o koncertach Kloster Keller. W Warszawie będziemy mieli koncert w ramach imprezy Był Kiedyś Jerocin w Stodole. Mhm. Tylko no, nie wiem, nie zapraszam, bo jest już wyprzedana dawno. Mhm. Ale będzie, to w marcu, chyba 18. Dobra, a jakieś następne koncerty pewnie też będą. Tak, więc załatwimy jakiś nasz własny, pewnie w Voodoo. No super, no to zapraszamy. Także dzięki wielkie za rozmowę i do zobaczenia i usłyszenia. Do zobaczenia. A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój, nagle ptaki budzą mnie, tłukąc się do okien. A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój, nagle ptaki budzą mnie, tłukąc się do okien.